Czy miałeś w którymś wcieleniu związek z Polską, Niemcami, z Polską? Tylko to ostatnio w Polsce, jak zabili mnie jako chłopca. Na jakich? Wiem, że to do Polski jakoś tam z tego lagera przywiezli chyba. Na jakich terenach to było? Ostatnie wcielenie Polska. Zobacz, gdzie was zawieźli. Rzeka po polu, łąka, lasu bardzo, no daleko lasu. Obóz w lesie, tak? Tam w obozie to widzę tylko tą siatkę z tymi iglami, ten, no, ten kolczastą. I to na terenach Polski był ten obóz. I ta rzeka. Tak. A te kobiety, które podają dzieciom jeść, kto to są? Kto podaje dzieciom jeść? To tak, ona nie doszła do nas. Nie doszła, nie dała jeść. Ja nie puścili. Teraz zobacz, unieś się dalej do góry z tym chłopcem, który odchodzisz. Czy w obecnym wcieleniu spotkałaś tego chłopca? Tak. Kto to był tym chłopcem? W obecnym wcieleniu. Andrzej, i ty jesteś. Wiem o tym. Którym chłopcem? A tym, który ten umarł, ten, który był, który do pierwszej klasy chodzi. Ten Kolia. Gdzie to jest? No, wtedy, jak my byliśmy tam, najpierw on był małym. Tak. My przyjechali do Pieterburga z tatą. Tak. I to jego kolega. Coś tam oni razem tam coś robili. A my graliśmy się w pokoju. Tylko on mniejszy ode mnie. A później nas odprawili do pionierlagera, to wtedy na tym wokzale. Siedzieliśmy się do pociągu i pojechali my na odpoczynek do tego lagera. No, pionierskiego lagera. Pionierski lagier. I ja jego tam po prostu broniłam, bo był moim młodszym kolegą, znałam jego. Znałam Kola, tak? To Kola i po prostu tam pomagała jemu, no broniłam, bo to mniejszy. A zobacz, jego rodzice jak wyglądają? Jego rodzice, ojciec. Mama taka jest duża, taka pełna, cała w białym. Tak? Taka pełna taka kobieta, troszkę, no taka duża. Moja mama chuda jest, a jego mama taka duża, dobra, taka fajna. Mhm. Tak zgłaskała mnie zawsze po głowie. A ojciec? A ojciec nie... Jak go widzisz? Nie widziałem go, no bo coś oni tam w gabinetach, coś tam mówią, tam coś tam zajęci strasznie, może tak daleko widziałam. Też taki duży, bardzo duży taki facet. Człowiek, tak? Czy on ma rodzeństwo? Rodzeństwo? Nie, tylko Kola. Jest Kola. A nie, jeszcze malutkie dziecko, tylko tam nie można było chodzić, nie pokazywali nam, no tak z daleka widziałam. Ale gdzie to widziałeś? W innym pokoju. A ten dom czyj jest? Tylko Koli. My przyjechali z tatem, do Pieterburga, zaprosili nas, bo tato jakieś tam zajęcie miał z tym tatem Koli. A tata Koli czym się zajmuje? Jakiś naukowiec. Coś tam, fizyka. Fizyk. I to tak jakiś poważny taki ten. I dom, opisz mi ten, co widzisz, ten dom Koli. Dom taki starinny, taki starożytny, taki bardzo wysoki są sufity i takie są, dużo lipniny jest. Taki, jak to powiedzieć, Boże, to jest taki jak, taki baroko. Taki stary dom. Nie jest to prywatny dom. To jest na jakimś drugim czy trzecim piętrze. Tylko bardzo duży to mieszkanie.
Bo tam, gdzie małe dziecko, tam nie można było chodzić. Jest małe dziecko tam jeszcze, tak? No do gabinetu też nie można było chodzić. No my z Kolą grali w jego pokoju. Z Kolą. Bawiliśmy się, tak. Jak Kola wygląda, opisz? No taki fajny, taki dobry, taki chłopak, taki przyjemny. Potrzebował obrony. Tak nie chciała się go tak jakoś pobronić. Ty jesteś starszym od niego? Tak. Ile lat? On do pierwszej klasy chodzi, ma dopiero 7. No po prostu za wcześnie do szkoły go oddali. Jest dopiero 7 lat. No. A ty ile masz lat? A ja mam 10 lat. Aha, 3 lata starszy jest. Starszy. Twoje imię? Imię? Słyszysz teraz, Kola cię woła? Walentin. Walery? Walentin. Walentyn. Tak. Ciekawe. No zobacz teraz. I gdzie jesteście razem? Później nas założyli ubrania jednakowe. A jakie te ubrania są? Takie jak do pionierskiego lagera, takie pilotki na głowie. Czerwone pilotki na mundury głowie. Mundury pionierskie, tak? Taki galstuk zawiązany na szyi. Szorty były obowiązkowe, potrzebne. Bo było lato gorąco, bardzo było. I odwieźli nas razem na ten pociąg do tego wokzału. Tak. Duży, fajny taki wokzał, starinny, taki duży, taki ogromny taki. I wszystkich nas postroili przed tym pociągiem, podzielili na grupy i wsadzili do pociągu. Pojechaliśmy na ten pionierski lager. I gdzieś to było tak jakoś ich na Ukrainie gdzieś, czy daleko pojechałeś. Do ten lagier, łagier. Tego, tak. taki jakiś taki nawet był niby powinien być jakiś taki, to jest tam takie dzieci bardzo wysokie, taki jakiś taki zamknięty. Dla lager. Ludzi ważniejszy. Tak. A my nie dojechaliśmy. Nie dojechaliśmy? Dlaczego? Co tam stało? Co się stało? Zobacz, co się stało w tym czasie. No to śmieszne, no tak sobie, no nie wiem. Co się stało? Słyszysz teraz tam, co się dzieje? Wysadzili nas na przystanku. Tak. Jeszcze zaczęło zdziać, że nie można było dalej jechać. Też tam pionierski lager nas zostawili tam. I wojna zaczęła. I wojna. Gdzie ta wojna? Gdzie jesteśmy, kiedy wojna się zaczęła? Gdzieś my nie dojechaliśmy, bo jechaliśmy na pionierski lager nad morzem. I gdzieś tam na Ukrainie nie dojechaliśmy. I co się stało tam? Wojna zaczęła się. To zostawili nas tam. No zobacz dalej, gdzie zostawili, dalej powoli opisuj. Na takim przystanku. Stacji. Też pionierski lager nas tam zostawili, bo nie wiedzieli, co z nami robić, jak nas prowadzić z powrotem, bo wszystkie pociągi nie chodzili. I też zostawili nas. No najpierw tam niby tam coś jeszcze, jak zwykle w pionierskim lagerze, coś tam było, tylko że zaczęła się wojna i to wszystko rozleciałoś. I to tak szybko, i Niemcy jakoś tak gwałtownie przyszli, nie zdążyli nic zrobić. Nic nie wiedzieli, co robić, siedzieliśmy, czekaliśmy. I później nas po drodze. Zabrali Niemcy? Zabrali Niemcy. I gdzie zabierają Niemcy? Szliśmy po drodze z tego lagera znowu do tego przystanku, tylko że znowu jechaliśmy nie pociągiem, tylko takimi brudnymi wagonami. Towarowymi wagonami tak, wiozą. Tak.